Witam serdecznie w kolejnej wideo recenzji. No już tutaj tło, ponieważ nagrywam z pracy, jest pewną podpowiedzią, czego będzie dotyczyła. No, będzie to książka Nieśmiertelna Dywizja Pawła Korzeniowskiego. Zresztą Paweł gości wielokrotnie na kanale, więc skoro nagrywam recenzję, będzie ona pozytywna. Inaczej bym tego nie zrobił. Ale mimo to zapraszam do zapoznania się z nią, no bo generalnie rzecz biorąc w każdej publikacji jakieś tam błędy i uwagi krytyczne znaleźć można, a ja mimo, prawda, dedykacji i obecności Pawła na moim kanale starałem się podejść do kwestii obiektywnie. Jeżeli chodzi o spis treści, no to na początku mamy wykaz skrótów i skrótowców, spis map, całkiem spory, a o tym później. Wstęp, no i jako rozdział pierwszy, co całkowicie logiczne, powstanie 29. Dywizji Piechoty, tak i droga ku Dardanelom, czyli na początku jej organizacja dość szczegółowo omówiona, łącznie z wyposażeniem, następnie koncentracja oraz transport w rejon Dardaneli. Kolejnym podrozdziałem tutaj są przygotowania, tak, alianckie ogólnie, do lądowania, do całej operacji, tak, no pewne tło należało naszkicować. No i następnie mamy już konkretnie przygotowania tejże dywizji do lądowania. Rozdział kolejny, lądowanie 29. Dywizji Piechoty na Półwyspie Gallipoli, troszkę informacji na temat sił osmańskich oraz generalnie rzecz biorąc na poszczególnych plażach omówienie walk. Tutaj trochę z chronologią zdaje się zamieszane, ale no, dla przejrzystości wykładu jest to zabieg jak najbardziej zrozumiany. Tak, gorzej byłoby zrezygnować z przejrzystości na rzecz chronologii. Nie, nie, tutaj zabieg jak najbardziej słuszny. Kolejny rozdział to są próby przełamania impasu, czyli działania obydwu stron, tak krótko po lądowaniu, jakieś koncepcje, tak, osmańskie kontrataki, jak i próby, prawda, przełamania frontu. No i kolejny rozdział, właśnie wojna pozycyjna, kiedy się okazało, że to przełamanie frontu ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest za bardzo możliwe. No i dalej mamy rozdział ofensywa sierpniowa, impas i ewakuacja. I tutaj mamy po prostu walki w Zatoce Sula, gdzie po prostu przerzucono dywizję i próbowano robić tam. Natomiast ewakuacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest koniec walk. Oprócz tego mamy oczywiście zakończenie i bibliografię oraz aneksy. Pierwszy to jest organizacja dywizji w marcu 1915 roku. Drugi to jest plan załadunku, kiedy przerzucano ją z Anglii, tak, na Morze Śródziemne. Natomiast rozdział trzeci to jest załadunek przed lądowaniem, czyli to, jak ją próbowano przerzucić. Tak, przypominam, lądowanie pod Gallipoli był to pierwszy desant na brzeg, aktywnie broniony przez wroga, nie tyle nieprzyjacielski, co rzeczywiście broniony, trzeba było po prostu w walce zdobywać ten teren, co, czy tak powiem, zarówno sztabowcy, jak i żołnierze się uczyli. Teraz czas na kilka słów na temat bibliografii Nieśmiertelnej Dywizji, a jest tutaj rzeczywiście o czym opowiadać, a jeszcze bardziej co pokazywać. Jeżeli chodzi o bibliografię, to już różne rzeczy widziałem, różne rzeczy recenzowałem. Można sobie popatrzeć na przykład na książkę Jarosława Jastrzębskiego recenzowaną na moim kanale. Także objętość bibliografii, no, wcale nie świadczy o tym, że są to materiały przydatne, czy że autor z nich korzysta. Natomiast tutaj jest jednak inaczej. Mamy sporą objętość bibliografii i autor z tych materiałów naprawdę korzystał i rzeczywiście są to rzeczy, które no, są niezbędne, tak, do prawidłowego opisania całokształtu. Trochę, jak już bym miał się przyczepić, no czegoś muszę, to się przyczepię do podziału. Tak? No, mamy archiwalia i literaturę, no i to jest... No dziwne, tak? Powinno mieć najpierw źródła, tak, i archiwalne, i drukowane, a następnie opracowania, bo do literatury chociażby pierwsza, no nie pierwsza, ale na pierwszej stronie mamy już, tak, wydany dziennik bojowy kapelana z Gallipoli. No to jest przecież raczej źródło, tak, tyle że drukowane. No ale to tak mówię, tak, żeby było, że nie ma ideałów, ale jak się dałoby być tego blisko, no to właśnie bibliografia Nieśmiertelnej Dywizji jest, tak. Na początku mamy Imperial War Museum, tak, no i dzienniki bojowe poszczególnych weteranów, tak. Mamy też Leaderheart Center for Military Archives, King's College London.
Oni znowu francuski, Service Historique de la Défense z Paryża, tak, The National Archives z Londynu, z zespołami, tak, różnych instytucji jak War Office, czy dziennikami bojowymi jednostek, tak, tejże dywizji, no, oraz obszerną literaturę, tak, nie trzeba tutaj za dużo mówić. Wszyscy zapewne domyślają się, że ogromna jej większość jest w języku angielskim. Także no, bibliografię oceniam naprawdę wysoko. Jedynie co się można uczepić tych drobnych formalnych kwestii, ale to są rzeczy trzeciorzędne. W tym przypadku ważne, że bibliografia naprawdę opiera się na imponującej liczbie źródeł i opracowań. Teraz kwestia rzucenia okiem, tak, na materiał kartograficzny i ilustracyjny. Tego nie ma poza okładką, zresztą chyba nawet tą ilustracją, która jest za mną w tle, ale o mapach co nieco powiedzieć można. Jeżeli chodzi o materiał ilustracyjny, to w zasadzie ilustracja jest jedna na okładce, tak, przedstawiająca zaplecze którejś z plaż na półwyspie Gallipoli z całą tą infrastrukturą służącą do przerzucania zaopatrzenia na front. No, muszę przyznać, że robi wrażenie. Zdjęć jako takich niestety więcej w książce nie ma. Jak ktoś chce zdjęcia, to odsyłam do HBK pewnie i do tej pełnej wersji, pełnej książki dotyczącej kampanii na Gallipoli, czyli habilitacji Pawła Korzeniowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o mapy, to tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze, bo jest ich aż 12. Tak? Pierwsza z nich ma charakter ogólny, czyli plan arianckiego lądowania na półwyspie Gallipoli. No, to trzeba znać także i na mapy. Następnie trzy kolejne mapy od 2 do 4 to są trzy fazy lądowania 29. Dywizji Piechoty na półwyspie. Później mamy pierwszą bitwę o Kirtę, przepraszam za wymowę. Kolejne trzy mapy to jest druga bitwa o tę miejscowość z maja. Kolejna, dziewiąta mapa to jest trzecia bitwa o tę miejscowość. Następnie mapa dziesiąta, tak, to już angielski, to się nie powinien wykręcać u mnie umiejętnością czytania, Galway Radin z czerwca. Następnie Kirtia Vineyard z sierpnia oraz mapa dwunasta, Scimitar Hill też z sierpnia 1915 roku. Mapy, tak jak tutaj widać na przykładach, są wprawdzie czarno-białe, ale są bardzo przejrzyste. Tak? Moim zdaniem pomagają zorientować się w sytuacji i stanowią bardzo dobre uzupełnienie tekstu. Tak? Można się zorientować co, gdzie i śledzić przebieg walk. Także 12 map na książkę tej objętości to jest moim zdaniem, zwłaszcza no, w dzisiejszych czasach, bardzo dużo i z pewnością wymagający pod tym względem czytelnicy powinni być usatysfakcjonowani w pełni. Czas, myślę, wspomnieć na temat błędów, tak? Na początek kwestia taka bardziej ogólna. Wydaje mi się, że po prostu gdzieś ta dywizja zginęła w trakcie kampanii. O ile początek, tak, mamy rzeczywiście to lądowanie na południu półwyspu Gallipoli i rzeczywiście widać, że, no i oczywiście formowanie również, tak, ale widać, że to jest ten główny aktor tych całych zmagań, tak. Po prostu dywizja, no ale później wchodzą Francuzi, tak, przybywa tych jednostek, dywizja jest potem jeszcze przerzucona na północ. I generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że ona tak trochę ginie w tym całym zamieszaniu. Nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, co mógłby Paweł zrobić, żeby to lepiej pokazać, tak? No bo przecież nie walczyła ta dywizja w próżni, jakieś tło musi być, tak? Ale po prostu ja czytając, tak, odniosłem taką subiektywne wrażenie, że ona gdzieś tam w tle ginęła. Także te rozdziały początkowe dotyczące walk były super, potem po prostu było to takie powtórzenie wiadomości, mam wrażenie, odnośnie całej bitwy i na końcu w rozważaniach znowuż ta dywizja wróciła. Także tutaj mam pewien niedosyt, może gdybym czytał w odwrotnej kolejności, takiej jak i Paweł to opisał, czyli najpierw śmiertelną dywizję, a potem tą grubą cegłę o Gallipoli, no to po przeczytaniu śmiertelnej dywizji miałbym na pewno niedosyt, także i ten apetyt na więcej, tak? A tutaj to już więcej miałem, więc rzeczywiście tam w kwestiach lądowania, mówię, sprawdziła się świetnie, natomiast w tym takim przebiegu całości kampanii ona po prostu zginęła, ale zdaję sobie sprawę, że to niezmiernie trudno, ile w ogóle możliwe byłoby wyciągnięcie. Natomiast to jest ta uwaga o charakterze ogólnym, uwagi szczegółowe będą za chwilę.
każdej książce jest się do czego przyczepić i nieśmiertelna dywizja nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Na początku tabelka trzecia, tak, straty 29. Dywizji Piechoty w czasie kampanii galicyjskiej. No i mamy straty, natomiast jeżeli dobrze rozumiem nagłówek źródła, to są straty piechoty dywizyjnej, tak, które nie są tożsame ze stratami całej dywizji. Ale być może się mylę. W każdym razie jakieś tam wyjaśnienie mogłoby się do tego przydać. Następnie mamy, po prostu nie rozumiem, co autor miał na myśli. Cytuję, w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć Zatokę Suwla przed ostrzałem nieprzyjacielskiej artylerii oraz uzyskać łączność taktyczną z obszarem zajmowanym przez wojska australijskie i nowozelandzkie. Aby osiągnąć pierwszy z powyższych celów, trzeba było zdobyć Scimitar Hill i Hill W, leżący pomiędzy nimi niewielki pagórek nazwany Hill 112. Natomiast opanowanie Hill 60 miało pozwolić na nawiązanie łączności z siłami Anzac. Zabezpieczenie tych punktów umożliwiało atak na grzbiet Teke Tepe, a po jego opanowaniu zdobycie Kirethr Tepe. To powinno stworzyć solidną bazę dla sił brytyjskich w tym sektorze, pozwalającą zgromadzić zapasy na zimę oraz skoncentrować rezerwy dla dalszych operacji. No to co miało służyć do zdobycia łączności, tak? Scimitar Hill i Hill W czy Hill 60, tak? Nie do końca zrozumiałem intencje autora. Natomiast tutaj może nie błąd, tylko tak, no, zabrakło mi tego. W tabeli pierwszej, gdzie mam stan batalionów piechoty 29. Dywizji Piechoty, przydałby się procentowo, jaki, przynajmniej dla mnie, tak, jaki procent etatów posiadały. No bo raczej nie sądzę, żeby rozpiętość była tak między 494 a 758, żeby takie różne, aż tak skrajnie różne etaty batalionów były. Dla mnie lazaret polowy w żadnym przypadku nie jest anachronizmem. Po prostu lazaret to jest szpital wojskowy i tyle. Są też pewne kwestie stylistyczne i tu mi się zdarzało odnaleźć kilka powtórzeń, tak? Najzwyczajniej w świecie drobiażdżki, zwłaszcza w pierwszej części tekstu. Kilka takich przypadków miałem tutaj jako przykładowe rzeczy, myślę, takie bardziej jaskrawe, tak, a w dalszej części tekstu to już jest pod tym względem lepiej. To jeżeli tyle, jeżeli chodzi o kwestie takie szczegółowe. No i czas podsumować książkę Pawła Korzeniowskiego. No, zdecydowanie się broni. Tak, tutaj nie ma żadnego kompromisu czy jakichś innych tu zatajania informacji z mojej strony. Ona po prostu jest dobra, tak? Można się zastanowić, tak, czy jest sens czytać ją po przeczytaniu tej grubej cegły, ale jeżeli ktoś do tej cegły nie ma dostępu bądź nie ma ochoty tego czytać, to nieśmiertelna dywizja da mu to, co tam się działo, tak? Po prostu będzie miał zarys całokształtu kampanii ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych walk brytyjskich, więc na takie minimum o Gallipoli nieśmiertelna dywizja w pełni wystarcza, tak? Materiał kartograficzny jest bardzo dobry, tak? Bibliografia jest imponująca i w związku z tym moim zdaniem, tak, jeżeli chodzi o skalę akademicką, to 4 plus 5 minus, tak? No tutaj Pawła znam, więc nie chcę paradoksalnie w tym przypadku to może to tutaj obniżać ocenę, tak? Bo nie chcę, żeby ktoś powiedział, że po znajomości daje, ale to zależy kto tam co mu chce dać. W tych to kategoriach jest książka, jest bardzo dobra i naprawdę warta przeczytania. Także dziękuję bardzo. A zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z innymi treściami, które zaraz się wyświetlą, tak, czy tutaj dania łapki, czy subskrybowania kanału, czy jeżeli ktoś by bardzo chciał, tak, to nawet udzielenia wsparcia, gdyż jest taka możliwość. I oczywiście zaraz pojawi się plansza z podziękowaniami dla moich
patronów. Dziękuję Wam bardzo i przepraszam, że trochę we wrześniu zaniedbałem kanał, ale jakoś tak to z różnych względów wyszło. Do zobaczenia w następnym filmie.